się, czy zostaję w Warszawie. Taki jest mój plan. A może się okazać, że za 5 lat się przeprowadzę do, wrócę do Białegostoku i tam zostanę, albo wyjadę gdzieś na drugi koniec świata i tam znajdę swoje miejsce do życia. W dzisiejszych czasach jest to jakby możliwe i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby młody człowiek podróżował, uczył się, studiował, pracował, poznawał cały świat. Nie chcę, bo to miasto mnie trochę przytłacza, ale mimo wszystko pewnie ze względu na to, co studiuję, to będę musiała pozostać, gdyż się nie znajdę pracy w swoim mniejszym mieście. Jeśli chodzi o to, co miałabym robić w przyszłości, czyli na razie, może to się zmieni, na razie jest to animacja społeczno-kulturalna. Jeśli chcę coś robić w tym kierunku, to dobrze, żebym może została w Warszawie tutaj. Jakby jest niby ten rynek troszkę większy, jest więcej tych animatorów. Może troszkę utartym szlakiem mogłabym pójść i są tu lepsze zarobki, jakieś perspektywy pod tym względem. Znajomi bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli, znajomi z Gdyni i okolic, bo myślałam w wielu przypadkach, że ten kontakt się urwie, a właściwie zawsze, kiedy przyjeżdżam w swoje rodzinne strony, to te osoby dbają o to, żebyśmy się jakoś spotkali czy porozmawiali nieraz przez internet. Jeśli chodzi o rodzinę, to po prostu zaakceptowali moją decyzję, wspierają mnie jak mogą. No i oczywiście, że się cieszą na każdy mój przyjazd. Muszę przyznać, że 3/4 moich znajomych nie cierpi Warszawy. Uważają, że jest to beznadziejne miasto, w którym mieszkają zarozumiali ludzie. Co prawda kilka moich koleżanek przyjechało do mnie, na przykład na weekend, i były bardzo pozytywnie zaskoczone. W szczególności imprezami, na które można tutaj pójść i różnorodnością jakby tych imprez. No ale jednak większość osób jest negatywnie nastawiona co do Warszawy i niezbyt chce przyjeżdżać tutaj. Staram się zawsze w rozmowie ze znajomymi ukazywać te pozytywne aspekty mieszkania w stolicy. Z tego, że studiuję na, jak to moja mama podkreśla, na najlepszym uniwersytecie w Polsce, może się pochwalić tym przed moimi jakimiś ciotkami nielubianymi, lubianymi mniej. No to takie przyjemne uczucie, choć może nie powinno takie być, skoro to jest taki motyw do tego, żeby komuś utrzeć nosa, mówiąc potocznie. Moja rodzina tęskni, tak jak i ja. Nie ingerują w to, tak? To była moja decyzja i tyle. Chociaż moja mama jest dumna, że studiuje na UW, bo jak mówi, że studiuje na UW, to inni ludzie są podekscytowani, bo ogólnie jest taka opinia, tak, że jak człowiek jest z UW, to od razu rośnie, tak? Ranga. Dzielam presję, wybieram, nie tracę od
zbieram, przyjmuję, strzelam. Dużym paluchem, jednym szybkim ruchem. Kwistek, fam, nie grać chłopcze łokciem. Pach to trawa, haszysz pod paznokciem. Zawsze gram z numerem nieparzystym. Dobrze listy, w tym jestem taki wiemy. Porywam damy i tak z wami wygramy. Mam doczepioną wielką metkę lenia. Od zawsze wiem, że jest to bez zadania. Tudzież uważam się za marzyciela. Przecież pochodzę z planety niedziela. Mam doczepioną wielką metkę lenia. Od zawsze wiem, że jest to bez zadania. Tudzież uważam się za marzyciela. Przecież pochodzę z planety niedziela. Minuty z zegarka, zbijam kwituty. Łuki w nogachach, widać stałe buty. Pierwszy wszystko widać, jestem skruty. Parkur przez parkan, idę na skróty. Pojawia się moja zagubiona czasoprzestrzeń. SMS pyta, czy pojawi się wreszcie. Leciałem rozświetnie, mijając gwiazdy. Oni czekają, ja mam darmowe gwiazdy. Doczepioną wielką metkę lenia. Od zawsze wiem, że jest to bez znaczenia. Tudzież uważam się za marzyciela. Przecież pochodzę z planety niedziela. Mam doczepioną wielką metkę lenia. Od zawsze wiem, że jest to bez znaczenia. Tudzież uważam się za marzyciela. Przecież pochodzę z planety niedziela. Na twarzach oponentów bezcenne wymówki. Rzut wolny z planki, gol z główki. Przez pić i polo zdarłem sobie tenisówki. Na krechę, na śledziach z mikrofolówki. Uniki z wody, sztuczki, triki. Trochę brakuje wam dynamiki. Tu i teraz pomocą elektroniki. Daty tej muzyki, wsuńcie w pod języki.